List do Galacjan, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł, nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną zborem galackim. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangelii, która nie jest inszą, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię, mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Jakośmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówię, jeśliby wam kto inną Ewangelię opowiadał, mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. Albowiem teraz, że do ludzi was namawiam, czyli do Boga. Albo szukam, abym się podobał ludziom? Zaiste, jeślibym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmuję wam, bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana ode mnie, nie jest według człowieka, albowiem ja anim jej wziął, anim się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Dziękuję ci, Panie, za twoje słowo i proszę, pobłogosław ten czas, abyśmy byli zbudowani przez to nauczanie. Amen. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o ludziach, którzy się nazywają świadkami Jehowy. Między innymi z tego powodu, że jest to trzecie co do wielkości wyznanie w Polsce, które sobie liczy podobno ponad 100 tysięcy wiernych. I chyba każdemu z nas zdarzyło się mieć kiedyś z nimi do czynienia. Ponieważ ludzie ci podają się za chrześcijan, za przedstawicieli Jehowy, nie zaszkodzi nam wiedzieć, w co naprawdę wierzą i jak powinniśmy wobec nich postępować w związku z tym. Informacje na temat ich doktryny, które mam zamiar przeczytać, pochodzą z ich oficjalnej strony jw.org. Jak ktoś ma chęć sprawdzić, czy faktycznie są tam te rzeczy napisane, bo niektóre będą dziwne, to może sobie wejść. Tam jest taka zakładka najczęściej zadawane pytania i potem w co wierzą świadkowie Jehowy, i tam jest ta lista wierzeń, z której będę korzystał dzisiaj. I teraz co możemy tam przeczytać? Na początku jest napisane: jako świadkowie Jehowy staramy się ściśle naśladować ustanowioną przez Jezusa formę chrystianizmu, którą praktykowali apostołowie. Artykuł ten objaśnia nasze główne wierzenia. Punkt pierwszy. Bóg. Oddajemy cześć Bogu Wszechmocnemu, jedynemu, prawdziwemu Stwórcy, który ma na imię Jehowa. Jest to Bóg Abrahama, Mojżesza oraz Jezusa. To prawdą jest, że wszechmogący Bóg, który stworzył niebo i ziemię, ma na imię Jehowa. Co do tego nie ma wątpliwości. Na wszelki wypadek otwórzmy drugą księgę Mojżeszową i się przekonajmy. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 6. Wers 2 i 3. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 6. Wers 2 i 3. Nadto mówił Bóg do Mojżesza i rzekł do niego: jam Pan, którym się ukazał Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi w tym imieniu, żem Bóg Wszechmogący. Ale w imieniu moim Jehowa nie jestem poznany od nich. Zatem Abraham znał Boga pod imieniem Bóg Wszechmogący, a Mojżesz poznał go pod imieniem Jehowa. Także Jehowa z całą pewnością jest jednym z imion Boga. Mamy to czarno na białym. Teraz sprawdźmy, czy ci, którzy to napisali, faktycznie oddają cześć temu Bogu. A zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od zbawienia. Najważniejsze zadanie, z jakim jesteśmy zostawieni na tej ziemi, to głoszenie Ewangelii. A kto by głosił Ewangelię inną od tej podanej przez Boga, niech będzie przeklęty. Więc zobaczmy, jaką Ewangelię głosił Paweł. Tu otwórzmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Tudzież 15, żeby było gramatycznie. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersy od 1 do 8.
1 Koryntian 15, od 1 do 8. A oznajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiadał, którąście też przyjęli i w której stoicie, przez którą też zbawienia dostępujecie, jeśli pamiętacie, jakim sposobem opowiedziałem wam, chyba jeśliście próżno uwierzyli. Albowiem naprzód podałem wam, com też wziął, iż Chrystus umarł za nasze grzechy, za grzechy nasze według pism, a iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia trzeciego według pism, a iż widziany jest od Kefasa, potem od onych 12, potem widziany jest więcej niż od 500 braci naraz, z których wiele ich zostaje aż dotąd, a niektórzy też zasnęli. Potem jest widziany od Jakuba, potem od wszystkich apostołów, a na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie. I cofnijcie się jeszcze do listu do Rzymian, do rozdziału 10, z parę kartek wcześniej, list do Rzymian, rozdział 10. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 10 i od końcówki wersu 8. Toć jest słowo wiary, które opowiadamy, że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś sercu twoim, że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznaje, dzieje ku zbawieniu. Bo Pismo mówi, wszelki, kto w Niego wierzy, nie będzie pohańbiony. Gdyż nie masz różności między Żydem i Grekiem, bo tenże Pan wszystkich bogaty jest ku wszystkim, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I teraz cofnijmy się jeszcze do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 10. Tu już wiemy, jaką Ewangelię głosił Paweł. Zobaczmy, czy taką samą głosił Piotr. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, od wersu 24. To jest historia o Korneliuszu, któremu się pokazał anioł i kazał zaprosić Piotra. W zasadzie przeczytajmy ją całą, od 24. A nazajutrz weszli do Cezaryi, a Korneliusz czekał ich, wezwawszy powinowatych swoich i bliskich przyjaciół. I stało się, gdy wchodził Piotr, zabierzawszy mu Korneliusz, przypadł do nóg jego i pokłonił się. Ale go Piotr podniósł, mówiąc, wstań, i jam ci też jest człowiek. A rozmawiając z nim, wszedł, a znalazł wiele tych, którzy się byli zeszli, i rzekł do nich, wy wiecie, że się nie godzi mężowi Żydowinowi przyłączać albo schadzać z cudzoziemcem, lecz mnie Bóg ukazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał pospolitym albo nieczystym. Przetożem też nie zabraniając się przyszedł, wezwany będąc, pytam tedy, dlaczegoście mnie wezwali? A Korneliusz rzekł, od czwartego dnia aż do tej godziny pościłem, a o dziewiątej godzinie modliłem się w domu moim, a oto mąż niektóry stanął przede mną w odzieniu jasnym i rzekł, Korneliuszu, wysłuchana jest modlitwa twoja, a jałmużny twoje przyszły na pamięć przed oblicznością Bożą. Przetoż poszli do Joppy, a przyzwij Szymona, którego nazywają Piotrem. Ten ma gospodę w domu Szymona, garbarza nad morzem, który przyszedłszy mówić z tobą będzie. Zaraz tedy posłałem do ciebie, a tyś dobrze uczynił, żeś przyszedł. Teraz tedy jesteśmy wszyscy przed obliczem Bożym przytomni, abyśmy słuchali wszystkiego, co ci rozkazano od Boga. Wtedy Piotr, otworzywszy usta, rzekł, prawdziwie dochodzę tego, iż Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym. A co się tknie słowa, które posłał synom izraelskim, opowiadając pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego? Wy wiecie, co się działo po wszystkim żydowstwie, począwszy od Galilei, po chrzcie, który Jan opowiadał, jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od diabła, albowiem Bóg był z nim. A myśmy świadkami wszystkiego tego, co uczynił w krainie judzkiej i w Jeruzalemie, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wzbudził dnia trzeciego i sprawił, żeby był objawiony nie wszystkiemu ludowi, ale świadkom przedtem sporządzonym od Boga, nam, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. I rozkazał nam, abyśmy kazali ludowi i świadczyli, że On jest onym postanowionym od Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy świadectwo wydają i przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co w Niego wierzy. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów i zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem, przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany.
Czyli widzimy, że Piotr głosił tą samą Ewangelię i że prawdą jest, co napisał Paweł, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Że odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. Świadkowie Jehowy natomiast o kwestii zbawienia wypowiadają się tak. I to jest punkt piąty na ich liście. Zbawienie. Wyzwolenie od grzechów i śmierci jest możliwe dzięki złożonej przez Jezusa ofierze okupu. Aby z niej skorzystać, trzeba nie tylko wierzyć w Jezusa, ale też zmienić swoje postępowanie i zostać ochrzczonym. To czyny pokazują, jak żywa jest czyjaś wiara. Z drugiej jednak strony na zbawienie nie można sobie zapracować. Zyskujemy je dzięki niezasłużonej życzliwości Bożej. Prawda? Mamy tu dosyć dużą różnicę, no bo Biblia mówi, że odpuszczenie grzechów weźmie każdy, kto w Niego wierzy, a świadkowie mówią, że nie każdy, kto w Niego wierzy, ale ten, co się ochrzci, odwróci od swoich grzechów, zmieni swoje postępowanie. Czyli z jednej strony na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, ale z drugiej strony nie można sobie na nie zasłużyć. Czyli, no właśnie, ta trawa jest czerwona, ale oczywiście jest zielona, to jest mniej więcej... Takie, znaczy to może jest trochę na tej zasadzie, z tego jak ja rozumiem, jak oni to rozumieją, że to jest tak jakby zbawienie powiedzmy kosztowało 1 tryliard złotych, na co nas nie stać, ale jeżeli damy coś od siebie, chociaż 1000 złotych, jak Bóg zobaczy, że się staramy, to dostaniemy wtedy zbawienie, mimo że nie zapracowaliśmy na całość, tylko na jakiś fragment. No tylko problem z tym rozumowaniem jest taki, że Ewangelia jest przedstawiona w Biblii jako dar, a nie jako towar w promocji, że się zapłaci jakiś ułamek i ma się część, tylko jest to dar. Dar z reguły jest za darmo. Rzymian 3 mówi, no przeczytam wam parę fragmentów, nie musicie się tam zwracać, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostają im chwały Bożej, a bywają usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, inaczej łaski, łaska już by nie była łaską, a jeśli z uczynków, już ci nie jest łaska, inaczej uczynek już by nie był uczynkiem. No, czyli nie da się tego w żaden sposób połączyć. Łaska i uczynki są zupełnie niekompatybilne, albo jedno, albo drugie. Poza tym Jezus powiedział bardzo jasno w Jana 5:24: zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do żywota. W 3:16 powiedział z kolei, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Więc jeżeli by się tak stało, że ktoś uwierzył, a potem nie miałby żywota wiecznego, przyszedłby na sąd i byłby potępiony, to by znaczyło, że Jezus kłamał. Ale my wiemy, że Jezus nie kłamie i że każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał żywot wieczny. A zatem świadkowie Jehowy nie wierzą podstawowej rzeczy, Ewangelii i co za tym idzie, nie są naszymi braćmi, co więcej głoszą Ewangelię inną, ściągając na siebie przekleństwo. I to w zasadzie wystarczy, żeby wiedzieć, że nie powinniśmy mieć z nimi wiele do czynienia. Ale spójrzmy jeszcze na kilka innych ich nauk, które szerzą po naszym nieszczęśliwym narodzie. I nie tylko zresztą. O Panu Jezusie Chrystusie naszym mówią w punkcie na swojej liście tak. Jezus. Stosujemy się do nauk Jezusa Chrystusa, naśladujemy Jego przykład oraz uznajemy Go za Zbawcę i Syna Bożego. Jesteśmy więc chrześcijanami. Jednak analizując Pismo Święte, zrozumieliśmy, że Jezus nie jest Bogiem Wszechmocnym, a nauka o Trójcy nie ma podstaw biblijnych. Co do pierwszej części, to już wiemy, że nie jest to prawda, bo Jezus nauczał, że kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Oni tego nie uznają. Ale dalej mówią, że Jezus nie jest Bogiem Wszechmogącym, a nauka o Trójcy nie ma podstaw biblijnych. No i prawdą jest, że takiego słowa jak Trójca w Biblii nie ma, co wszyscy wiemy. Ale co to słowo oznacza? To słowo oznacza naukę, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno, że ci trzej są jedno. I to wszystko, nic ponadto. Ta nauka jest znaleziona w Biblii, zaraz to udowodnię. Dobrym porównaniem co do nauki o Trójcy jesteśmy my sami, którzy też jakby jesteśmy
swego rodzaju trójcą, gdy składamy się z ducha, duszy i ciała. Jeżeli ktoś ma co do tego wątpliwości, to jest pierwszy list do Tesaloniczan 5:23, tam jest napisane: a sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Czyli ten pogląd, że mamy ducha, duszę i ciało, jest też biblijny. I oczywiste jest, że moja dusza nie jest moim ciałem, ani moje ciało nie jest moją duszą, ale moje ciało jest mną i moja dusza jest mną jednocześnie. To proste, nie? No i tak samo z Ojcem, że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, ale Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, Duch Święty nie jest Synem. I można ładny wykres z tego zrobić, jak ktoś chce, to można sobie to łatwo zobrazować. I teraz dowody biblijne, jakie na to mamy. To otwórzmy Ewangelię Jana, żeby każdy widział jasno i wyraźnie. Przeczytajmy wers pierwszy. Ewangelia Jana, wers pierwszy. Przeczytamy wers pierwszy i 14. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. I w 14. A to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i chwały. Czyli Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, czyli kogo? Kogo widzieli apostołowie? Kogo ich oczy widziały i kogo się ręce ich dotykały? Jezusa, czyli Słowo żywota. I tak jak czytamy w wersie pierwszym, Bogiem było ono Słowo. A jeżeli, jak powiedział Pan przez Izajasza, jam Pan, a nie masz żadnego więcej oprócz mnie, nie masz żadnego Boga, to jedyna możliwość jest taka, że Jezus to Jehowa. Bo jeżeli jest tylko jeden Bóg i poza Nim nie ma żadnego, a czytamy jasno, że Jezus jest Bogiem, to musi on być Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Nie ma żadnej innej możliwości. Bo jeżeli przyjmiemy, że on nie jest tym Bogiem, to jest jakimś innym. I wtedy już nie jest prawdą, że mamy jednego Boga. Dowód numer dwa. Pierwszy list Jana, rozdział 5, wers 7. Pierwszy list Jana, rozdział 5, wers 7. To jest, w sumie powinien być dobrze znany, dosyć kontrowersyjny fragment. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do niego, to zachęcam do przeczytania przedmowy do wydania Nowego Testamentu Polskiego z 1606 roku, gdzie tak samo jak dzisiaj, my tam wtedy autorzy bronili, że ten fragment był wszędzie, jest wszędzie i powinien tutaj być. Są ludzie, którym się nie podoba, że tam jest, a brzmi on: albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. Wypisz, wymaluj, trójca, trzy w jednym. Dowód numer trzy, pierwszy list do Tymoteusza, 3:16. Pierwszy list do Tymoteusza, 3:16. A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. Czyli podmiotem w tym zdaniu jest Bóg i to Bóg jest objawiony w ciele, Słowo ciałem się stało. To Bóg kazany jest poganom i to Bóg wzięty jest w górę do chwały, czyli mowa tutaj o Jezusie. Jest to kolejny wers, który jasno mówi, że Jezus jest Bogiem. Powiedzieć, że Biblia nie uczy o tym, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno, to tak jakby powiedzieć, że nie ma w niej tych fragmentów, które właśnie przeczytaliśmy, ale one tam są, czy się to komuś podoba, czy nie. One tam były i one tam będą, bo Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I my nie wierzymy w to, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno, dlatego że ktoś to wymyślił kiedyś na jakimś posiedzeniu i nadał temu wesołą nazwę, tylko dlatego, że tego jasno uczy Biblia. Idźmy dalej.
Na ich liście punkt 4 brzmi tak: Królestwo Boże. Jest to realny rząd w niebie, a nie stan serca chrześcijanina. Zastąpi on rządy ludzkie i urzeczywistni zamierzenie Boże co do ziemi. Dokona tego już niebawem, ponieważ proroctwa biblijne wskazują, że żyjemy w dniach ostatnich. I teraz najlepszy fragment. Władcą w tym niebiańskim królestwie jest Jezus. Zaczął on panować w roku 1914. Nie, też nie wiedziałem, prawda? To jest, Jezus panuje już od 102 lat według nich, jakby ktoś nie wiedział. I mam wrażenie, że coś mnie ominęło. Jako dowód przytaczają tutaj Księgę Objawienia, rozdział 11, wers 15. Nie musicie się tam zwracać, przeczytam wam. To jest: I zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego i królować będzie na wieki wieków. No, jest opisane faktycznie takie zdarzenie. Problem tylko z tym zdarzeniem jest taki, że zanim zatrąbi siódmy anioł, to musi zatrąbić pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, a jeszcze wcześniej musi zostać otwarte siedem pieczęci, czyli musi się wydarzyć wszystko, co jest opisane w Księdze Objawienia. Cały sąd, ucisk, antychryst, pochwycenie Kościoła. No, to się chyba jeszcze nie stało, nie? No jeżeli by tak było i Jezus już by panował, to ja byłbym trochę zawiedziony, bo szczerze liczę na to, że Królestwo Boże będzie wyglądać trochę lepiej niż to, co jest teraz. W obliczu takiego absurdu nasuwa się pytanie, skąd w ogóle wziął się pomysł, że Jezus panuje od 1914 roku. No to jest pytanie, które warto zadać. Otóż ich założyciel, Charles Taze Russell, mimo tego, że Jezus jasno powiedział, że nikt nie zna dnia ani godziny, on przepowiadał, kiedy będzie koniec świata i zapowiadał go na rok 1914 właśnie. Problem polegał na tym, że po roku 1914 przyszedł rok 1915, a po nim 1916, no i trzeba było wymyślić, co z tym począć, no bo jednak proroctwo było zaprorokowane, a tu klops. No, fałszywi prorocy rzadko lubią się przyznawać do tego, że są fałszywymi prorokami, a ludzie, którzy są przez nich zwiedzeni, też niechętnie się do tego przyznają. No więc wymyślili, że jeżeli Jezus nie zaczął królować widzialnie, to może w takim razie zaczął niewidzialnie. I mimo tego, że Jezus powiedział oczywiście, że jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. No ale raselici, Świadkowie Jehowy nie pozwalają, żeby takie drobnostki jak słowa Jezusa wpływały na ich wierzenia za mocno. Idźmy dalej. Punkt 12 na ich liście brzmi tak. Organizacja. Jesteśmy zorganizowani w zbory, a w każdym z nich nadzór sprawuje grono starszych. Mężczyźni ci nie stanowią jednak klasy duchownych i za swoją pracę nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Nie płacimy dziesięcin na naszych zebraniach, nie przeprowadza się też żadnych zbiórek pieniędzy. Wszystkie przedsięwzięcia naszej organizacji są finansowane z dobrowolnych datków przekazywanych anonimowo. Przewodnictwo wszystkim Świadkom Jehowy zapewnia ciało kierownicze, niewielka grupa dojrzałych duchowo chrześcijan usługujących w biurze głównym. No trochę dużo tego, ale po kolei. Po pierwsze, u nich ludzie zajmujący się zborami nie otrzymują za to wynagrodzenia. Ja wierzę, że pastor powinien otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, bo pasienie trzody pańskiej to prawdziwa praca. Jak mówi Biblia, jeśli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. I nie powinien być za tą pracę wynagradzany, bo tak uczy Biblia. Jak otworzymy list do Koryntian pierwszy w rozdziale 9, do czego was zachęcam, żebyśmy otworzyli. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. I wersy od 3 do 14 przeczytamy, co Paweł Koryntianom napisał. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9, wers 3. Tak jest obrona moja przeciwko tym, którzy mnie sądzą. Izali nie mamy wolności jeść i pić, izali nie mamy wolności wodzić z sobą siostry, żony, jako i drudzy apostołowie i bracia pańscy i Kefas. Izali ja tylko i Barnabasz nie mamy wolności, abyśmy nie pracowali? Któż kiedy służy żołnierkę swoim kosztem?
Któż sadzi winnicę, a owocu jej nie pożywa? Albo któż trzodę pasie, a mleka trzody nie pożywa? Izali to obyczajem ludzkim mówię, izali i zakon tegoż nie mówi, albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, nie zawiążesz gęby bo wołowi młócącemu. Izali się Bóg o woły stara, czyli zgoła dla nas to mówi. Albowiem dla nas to napisano, gdyż w nadziei ma orać ten, co orze, a kto muci w nadziei, nadziei swojej ma być uczestnikiem. Ponieważ żeśmy my wam duchowe dobra siali, wielkaż to, gdybyśmy wasze cielesne żeli? Jeśli insi tej wolności nad wami używają, czemuż nie raczej my? A wszakżeśmy tej wolności nie używali, ale wszystko znaszemy albo abyśmy jakiego wstrętu Ewangelii Chrystusowej nie uczynili. A zaś nie wiecie, iż ci, którzy około rzeczy świętych pracują, z świętych rzeczy jadają, a którzy ołtarza pilnują, wspólną cząstkę z ołtarzem mają? Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangelii opowiadają, aby z Ewangelii żyli. I jeszcze dwa wersy z 1 Tymoteusza, nie musicie się tam zwracać, 5 rozdziału. Starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieni za godnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Albowiem Pismo mówi, wołowi młócącemu nie zawrzesz gęby i godzien jest robotnik zapłaty swojej. Oczywiście nie ma nic w tym złego, jak ktoś chce pracować charytatywnie i Paweł nawet pracował dla Koryntian charytatywnie, żeby się nikt na niego nie obraził, że sobie nadużywa, ale sam dowodzi, że należy się robotnikowi zapłata. No i powiedzieli tam dalej jeszcze, że przewodnictwo wszystkim świadkom Jehowy zapewnia ciało kierownicze, czyli niewielka grupa dojrzałych duchowo chrześcijan usługujących w biurze głównym. Czyli jest tak jak w katolicyzmie, że jest główne ciało dowodzące, w katolicyzmie jest Watykan, tam jest ciało kierownicze i to ono decyduje, w co wierzą wszyscy świadkowie Jehowy i wszyscy świadkowie Jehowy są jemu podlegli i wszyscy mają dokładnie, wierzą w dokładnie to samo. Co nie jest biblijne, bo biblijnie głową każdego kościoła jest Chrystus i każdy kościół powinien podlegać bezpośrednio pod Chrystusa, a nie pod żaden ludzki urząd. Dalej czytamy punkt 9 na ich liście, brzmi tak. Śmierć. Gdy człowiek umiera, po prostu przestaje istnieć. Nie jest skazywany na męki w ognistym piekle. Podczas zmartwychwstania Bóg przywróci życie milionom ludzi, którzy nie będą chcieli ale ci, którzy nie będą chcieli chodzić Jego drogami, zostaną unicestwieni na zawsze. Jest to oczywiście bzdura na bzdurze, bo Biblia jasno mówi, że bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i mężobójcom i przetecznikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Tak jest śmierć wtóra. I nie trafią tam ci, którzy nie będą chcieli chodzić Jego drogami, tylko ci, którzy nie znaleźli się zapisani w księgach żywota. Zresztą nawet oni sami przytaczają tutaj Księgę Objawienia 20, wers 15, który właśnie mówi, a jeśli kto się nie znalazł zapisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste. A wrzucenie w jezioro ogniste nie jest unicestwieniem, tylko jak się jest w jeziorze ognistym, to się tam jest na wieczność. Jak w 14 rozdziale Ewangelii, nie Ewangelii, tylko Objawienia Jana możemy przeczytać. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim. Jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, i jeśli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoje, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego, i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością aniołów świętych i przed oblicznością baranka. A dym męki ich występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piętno imienia jej. Także nie brzmi to tak różowo. Unicestwienie to w zasadzie nie byłaby taka zła rzecz. Po prostu się przestaje istnieć. Nawet nie ma się tego co tak bać. No jesteś i cię nie ma. Co w tym strasznego? Ale spędzenie wieczności w piekle już nie jest takie różowe. I to powinno trochę bardziej motywować do przeróżnych działań, jak chociażby głoszenie Ewangelii.
I co świadkowie Jehowy zarzucają nam, czyli ludziom, którzy wierzą w ogniste piekło, takie jak, o jakim uczy Biblia, że ta nauka się wzięła z jakiegoś pogaństwa, z jakichś obrazów średniowiecznych czy z czegoś takiego, ale no, nie trzeba oglądać żadnych obrazów, wystarczy przeczytać parę ksiąg biblijnych, parę fragmentów tego, co Jezus mówił, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak ktoś jest unicestwiony, to nie płacze i nie zgrzyta zębami. Nie? I na koniec chciałbym poruszyć chyba naukę, z której najbardziej są znani świadkowie Jehowy. Jest to u nich punkt 6 i przeczytajmy, co jest tam napisane. Niebo. Bóg Jehowa, Jezus Chrystus oraz wierni aniołowie przebywają w dziedzinie duchowej. Stosunkowo mała grupa ludzi, 144 tysiące, jest wskrzeszona do życia w niebie, by panować z Jezusem w Królestwie Bożym. No, prawdą jest, że Jezus jest w niebie. Prawdą też jest, że aniołowie są w niebie. Ale to, że będzie tam tylko 144 tysiące ludzi, jest kompletną bzdurą. I każdy wierzący, gdy schodzi z tego świata, idzie prosto do nieba. Nie mówię oczywiście o ciele, tylko o duszy. Tak jasno uczy Biblia. Przeczytajmy może, skąd wzięła się ta liczba 144 tysiące. Otwórzmy Księgę Objawienia w rozdziale 4. Tam to jest wspomniane po raz, zdaje się, pierwszy. Objawienie Jana, rozdział 4. W zasadzie przeczytam cały dłuższy fragment, żeby najpierw, żeby wiedzieć, o co chodzi, że od wersu pierwszego w rozdziale 4. Potemem widział, a oto drzwi były otworzone w niebie, a głos pierwszy, którym słyszał, jako trąby mówiące ze mną, i rzekł: wstąp sam, a pokażę ci, co się ma dziać na potem. A zarazem byłem w zachwyceniu ducha, a oto stolica postawiona była na niebie, a na stolicy siedziała osoba, a ten, który siedział, podobny był na wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i sardynowi, a około tej onej stolicy była tęcza, na wejrzeniu podobna szmaragdowi, a koło onej stolicy było stolic 24, a na onych stolicach widziałem 24 starców siedzących, obleczonych w szaty białe, a na głowach swoich mieli korony złote. Czyli jak Jan ma wizję, to jest w niebie, widzi tron Boży i w tym jest miejscu. I potem dalej przejdźmy do rozdziału 6. Rozdział 6, wers 12. I tam już jesteśmy przy otwieraniu szóstej pieczęci. I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, a słońce zczerniało jako wór włosiany, i księżyc wszystek stał się jako krew. A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak jako drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje, niedostałe, gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane. A niebo ustąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z miejsca się swego poruszyły. A królowie ziemi i książęta i bogacze i hetmani i mocarze i każdy niewolnik i każdy wolny pokryli się w jaskinie i w skały gór i rzekli górom i skałom: upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego baranka. Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego i któż się ostać może? Potemem widział czterech aniołów stojących na czterech węgłach w ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem innego anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim na onych czterech aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu, mówiąc: nie szkódźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich.
I usłyszałem liczbę popieczętowanych. 144 tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. Z pokolenia Judowego 12 tysięcy popieczętowanych. Z pokolenia Rubenowego 12 tysięcy popieczętowanych. Z pokolenia Gadowego 12 tysięcy popieczętowanych. Z pokolenia Aserowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Neftalimowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Manasesowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Smeonowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Isacharowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Zebulonowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Józefowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Beniaminowego 12 tysięcy popieczętowanych, z każdego z plemion po 12 tysięcy, tak, 144 tysiące. Potem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć z każdego narodu i pokolenia i ludzi i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich i wołali głosem wielkim, mówiąc: zbawienie należy Bogu naszemu siedzącemu na stolicy i barankowi. A wszyscy aniołowie stali około stolicy i starców i czworga zwierząt i upadli przed stolicą na oblicze swoje i kłaniali się Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękowanie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków, amen. I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są i skąd przyszli? I rzekłem mu: panie, ty wiesz. I rzekł mi: ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego. A ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich, nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej pragnąć i nie uderzy na nich słońce ani żadne gorąco, albowiem baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Także co się wydarzyło? Została otwarta szósta pieczęć. Zaczęło się robić wielkie zamieszanie na ziemi. Ustawili się cztery aniołowie, żeby niszczyć ziemię. Przyleciał jeden, mówi: czekajcie, najpierw zapieczętujemy sługi Boga naszego. I pieczętują 144 tysiące sług Bożych po to, żeby te plagi się ich nie tykały, żeby mogli być w tym czasie na ziemi. Potem Jan widzi niezliczony tłum ludzi przed tronem Bożym. Nie 144 tysiące, tylko niezliczony. Także sam ten fragment, z którego wzięli tą liczbę 144 tysiące, pokazuje, że w zasadzie jest dokładnie na odwrót, że wcale nie 44 tysiące są w niebie, tylko są to słudzy Boży wysłani na specjalne zadanie, a w niebie jest niezliczona ilość ludzi ze wszystkich pokoleń, ze wszystkich języków. No i teraz powinno się pojawić pytanie, jak w obliczu tak jasnych fragmentów na te tematy można wierzyć w takie bzdety. Skąd to się bierze? Rzecz polega na tym, że Świadkowie Jehowy nie są studentami Biblii, za których się podają, tylko są studentami strażnicy. Jest to czasopismo, które regularnie studiują, które jest wydawane przez to ich ciało kierownicze i mimo iż nie płacą dziesięciny, to regularnie je kupują. Ich studiowanie Biblii polega na tym, że biorą sobie tą strażnicę, czytają, jak strażnica im mówi o tym, że 144 tysiące ludzi będą tylko w niebie, każą im przeczytać jeden wers z objawienia i oni biorą ten jeden wers i czytają: i usłyszałem liczbę popieczętowanych, 144 tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. I zamykają Biblię i dalej czytają sobie, co im mówi strażnica i żyją w przekonaniu, że wiedzą, czego uczy Biblia. No to akurat nie jest problem, który się tyczy tylko Świadków Jehowy, bo literatury tak zwanej chrześcijańskiej jest pełno przeróżnej i działa w podobny sposób. Może nie zawsze aż tak jaskrawo jak ta Świadków Jehowy. Ona jest wyjątkowo nietrudna do zrozumienia, co się tam dzieje.
Ale są książki ludzi jak John Piper, John MacArthur, czy nawet takich jawnych oszustów jak Joyce Meyer. Ludzie to czytają i myślą, że poznają Boga, że są bliżej, że wiedzą, czego uczy Biblia, a tam tylko są odniesienie się do paru wersów wyrwanych z kontekstu, gdzie autorzy piszą różne swoje ciekawe przemyślenia. Najważniejsza literatura chrześcijańska jest zawarta między tymi okładkami. To jest wszystko, co jest nam potrzebne. Oczywiście dla rozrywki można czytać różne inne, ale nie potrzebujemy żadnej innej książki, żeby nam wyjaśniała, co tutaj jest. Wszystko, co powinniśmy i co Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, mamy tutaj. Jeżeli nie rozumiesz czegoś w Starym Testamencie, to Nowy Testament ci to znakomicie objaśni. Na przykład Księga Objawienia objawia wiele rzeczy. Te wszystkie księgi się znakomicie uzupełniają. Komentarze są rzeczą jako ciekawostka, czasami można sobie zajrzeć, ale wszystko musi być uzasadnione tylko i wyłącznie z Biblii. Jeżeli nie ma czegoś stuprocentowo w Biblii do wyłożenia, to można to zupełnie pominąć. Żeby właśnie, coś jeszcze chciałem przeczytać. No tak, właśnie, że najlepiej jest iść tą ścieżką prostą, którą wyznacza Biblia, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku, jak ci biedni ludzie, którzy stoją na rogach ulic z tym napisem na stojeku, czego naprawdę uczy Biblia, kiedy im się wydaje, że oni znają odpowiedź na to pytanie, a tak naprawdę to powinni szukać odpowiedzi na to pytanie. Przeczytajmy jeszcze ostatni fragment z drugiego listu Jana, wersy 10 i 11. Drugi list Jana, wers 10 i 11. Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie, albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego. Także w związku z tym, że nauka Świadków Jehowy ma niewiele wspólnego z Biblią, kiedy przyjdą do was, aby was uczyć, nie powinniście ich wpuszczać w dom, ani ich pozdrawiać, żeby nie być uczestnikiem ich złych uczynków.